Proszę Państwa, bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy wytrzymali 1,5 godziny z nami. Dziękujemy za pytania, których jest mnóstwo. Mam nadzieję, że nie wszyscy autorzy tych pytań już sobie poszli. Tak, i tak tutaj wystarczająco duża grupa pozostała. Proszę Państwa, obawiam się, to od razu widzę już, że nie zdołam ani ja, ani koledzy tutaj odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale jeśli pozwolicie, to ja wybiorę od razu kilka pytań takich, które wydają mi się bardzo charakterystyczne. Wydają mi się bardzo charakterystyczne, jakby dla pewnego sposobu myślenia, który ja tutaj zresztą nazwałem mitologicznym. Zastanawiam się, proszę Państwa, co zrobić z pozostałymi pytaniami, na które ja nie zdołam odpowiedzieć. Może trzeba się będzie znowu spotkać, bo wypisać się nie jestem w stanie. Ja natomiast chcę opublikować niedługo dwie książki, jedną dużą naukową i jedną taką pisaną dla ludzi. Tutaj... No tak, te oklaski mnie utwierdziły w tym zamiarze. Ja tę książkę mam napisaną, tylko ja ciągle moje potrzeby tam pisania rzeczy naukowych albo nawet czystej literatury, jak wiecie, że może że napisałem kryminał też. No, co? Te pytania, na które nie odpowiesz, opublikować na stronie i powoli będziesz na nie odpowiadał. Och, tak, to zajmie rok, ale dobrze. Proszę Państwa, to ja zaproponowałem, żeby te pytania, na które nie zdąży profesor Cegielski odpowiedzieć, dzisiaj opublikujemy na stronie i w miarę czasu profesor Cegielski obiecał, będzie na nie odpowiadał. To może trochę potrwać, ale to jest też bardzo zajęty człowiek. Dobrze, no to ja zaczynam. Pierwsza kartka zresztą, która tutaj była i która zawiera pytania, moim zdaniem, bardzo właśnie charakterystyczne. Pierwsze pytanie jest następujące. Loża Kopernik, apatriotyzm. Czy jesteście w swoich przekonaniach i działaniach bardziej masonami czy Polakami? No ja wiem, dlaczego to pytanie jest tak sformułowane, bo tutaj stoi za nim jakby taka teza, że ktoś jest masonem, no to wiadomo, że nie jest Polakiem. No ale wtedy moje gadanie oczywiście na nic. Ale ponieważ tak się składa, że na temat Loży Kopernik mamy tutaj jedną planszę w wystawie stojącej przed biblioteką. Ta wystawa została odsłonięta w poniedziałek, ponieważ w poniedziałek minęło 20 lat od śmierci Jana Józefa Lipskiego, rzeczywiście niezwykłego człowieka, z którego znajomością się szczycę, a w ogóle który spowodował, że ja zostałem przyjęty do tej tajnej Loży Kopernik. To on mi to zaproponował. No więc, jeżeli oczywiście założymy, że wszystko, co wiemy o Koperniku, o Janie Józefie Lipskim, to jest bójda na resorach, no to rzeczywiście takie pytanie będzie zasadne. Proszę o odpowiedź w kontekście realizowanych i stawianych sobie celów. Ja, chociaż pochodzę z rodziny o bardzo rozległych korzeniach tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ mam za przodków Ukraińców, nazwisko Cegielskie jest ukraińskim nazwiskiem. Wszystkie osoby o tym nazwisku wywodzą się z zachodniej części Ukrainy, spod Lwowa. To jest nawet tam jakaś szlachta, jest bardzo dumna z tego nazwiska. Ale od drugiej strony, to od strony ojca, a od strony matki pochodzę z takiej rodziny o korzeniach czesko-austriacko-niemiecko-polskich zresztą. Więc oczywiście mógłby też powiedzieć, że Polakiem nie jestem, natomiast już mój dziadek, który przybył do Polski w 1920 roku jako obywatel austriacki, uznał się za Polaka. Miał 40 lat, nauczył się języka polskiego i tu odnalazł swoją drugą ojczyznę i bardzo jej bronił w okresie okupacji. W okresie okupacji nie podpisał Reichslisty, a za to była czapa, proszę Państwa. To było zesłanie do obozu koncentracyjnego. Musiał płacić olbrzymie łapówki. No nie był biedny, to prawda. Całą okupację musiał płacić olbrzymie łapówki miejscowemu szefowi gestapo za to, żeby się od niego odczepił i nie kazał mu być Niemcem.
Otóż oczywiście uważam się za Polaka i nie widzę powodu, dla którego miałbym się nie uważać. Czy są panowie w imieniu masonerii, w imieniu masonerii polskiej ujawnić pełną listę swoich członków? Oczywiście taka lista istnieje. Co roku Wielka Loża, jak każde stowarzyszenie, ponieważ jest stowarzyszeniem, czy jest osobą prawną, składa taki raport o swojej działalności, sprawozdanie, w tym również składy swoich różnych organów konstytucyjnych, a więc zarządu, czyli tak zwanego Wielkiego Warsztatu, Trybunału Wolnomurawskiego, czyli Sądu Koleżeńskiego, no bo tutaj ten język ustawy, no, prawda, się przekłada na pewne tradycyjne terminy. Także jak ktoś tak bardzo ciekaw, to sobie tam może zajrzeć. Natomiast pełna lista, staramy się, że zawsze była aktualna, to znaczy wykreślamy osoby, które nie płacą składek albo coś tam. Oczywiście jest do wglądu władz, tak jak w przypadku każdego innego stowarzyszenia. W każdym razie ja nie czytałem w gazecie nigdy pełnej listy członków jakiejś partii politycznej czy stowarzyszenia, bo tego się nie praktykuje. Czy były wykluczenia z loży w Polsce? Oczywiście tak. W każdej loży, i tu wolno, myśmy o tym nie mówili, wolnomurawstwo to jest taki ruch, który bardzo kładzie duży nacisk na pewien porządek, na pewien ład, na dyscyplinę. Jakby uczy tego porządku i ładu. I proszę Państwa, stawia też wysokie wymagania swoim członkom. I oczywiście zdarza się, że ktoś no, nie wypełnia tych swoich obowiązków, robi to w jakiś sposób, nie wiem, rażący czy w każdym razie demonstracyjny. I oczywiście wykluczenia, jak każdej innej obediencji, są na porządku dziennym, ale nie są oczywiście masowe. Popełnialiśmy, proszę Państwa, błędy na samym początku, bo wszystkiego trzeba się nauczyć. Wielka Loża Narodowa Polski powstała, czy właściwie została obudzona, reaktywowana 27 grudnia 1991 roku. Jej zapleczem organizacyjnym i tak powiem osobowym były dwie loże o tej samej nazwie. Loża Kopernik, tutaj wspomniana i opisana tam w tej wystawie, która działała w Warszawie 30 lat konspiracji. Od 1961 do 1991 roku i Loża Kopernik ufundowana pod koniec 1939 roku w Paryżu przez no, rozbitków II Rzeczpospolitej, ludzi głównie związanych wtedy z aparatem władzy, ale także byli tam profesorowie, różne osoby niezwiązane z elitą polityczną drugiej RP, ale które znalazły się na emigracji. I proszę Państwa, no cóż, byliśmy wspomagani w tych naszych działaniach przez różne osoby, które były inicjowane we Francji i w innych krajach na Zachodzie, które wniosły pewne doświadczenie. No ale proszę Państwa, to wszystko jest teoria, prawda? Mamy oto konkretne sytuacje, konkretnych kandydatów, których trzeba jakoś rozpoznać, trzeba się dowiedzieć czegoś o tych ludziach. Nie zawsze przecież to byli nasi bliscy przyjaciele. Tak mogło być na początku. No a statuty wolnomurawskie, tradycja mówi tylko o dwóch kryteriach, jakie mają być stosowane, a mianowicie, że kandydat ma być człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów. A więc chodzi tylko o to, żeby zastanowić się, kim jest człowiek wolny i dobrych obyczajów Anno Domini 1991 i później. A co to znaczy w ogóle? Panie profesorze, ja pozwolę sobie, mam już tu pytania tak? zgromadzone. Będę odczytywał, pogrupowałem je w międzyczasie, tak żebyśmy mogli te 10 pytań Dobra, jakoś ująć. Dobra, no ale to wszystkich to nie damy rady. Nie damy rady. Ale więc jakieś bardzo charakterystyczne będę zadawał, a pan profesor bardzo bym prosił o odpowiedź. Tak jest. Bardzo proszę, panie profesorze, skończyć tę myśl istotną. Ale którą myśl? Tę ostatnią. Dobrze. Proszę Państwa, no właśnie, więc chcę tylko powiedzieć, że to był wielkie wyzwanie i wielki problem.
z którym się borykaliśmy i popełnialiśmy wiele błędów. Pocieszanie się, że inni popełnili większe, oczywiście nie jest żadną pociechą. Chociaż pewne rzeczy były oczywiste, że człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów nie jest jakiś właśnie zwolniony z pracy agent takiego czy innego wywiadu, prawda? Przedstawiciel takich czy innych służb. No nie jest on ani wolny, ani dobrych obyczajów. No ale to są proste sytuacje, natomiast bywały bardziej skomplikowane. To też popełnialiśmy błędy i te wykluczenia, rzecz jasna, były częstsze. Dzisiaj mamy większe doświadczenie. Chcę tylko powiedzieć, że to jest cała długa procedura, trwająca no, przynajmniej rok, zanim ktoś, kto sam się zgłosi albo też zostanie zaproszony, zostanie wolnomularzem. My się nie spieszymy i myślę, że tutaj przedstawiciele innych obediencji, a obecni tutaj na sali, chyba dokładnie tak samo postępują. Ten pośpiech tutaj jest w najwyższym stopniu szkodliwy, niewskazany. Także tutaj nie ma między nami żadnej różnicy. To tyle. To co, będziesz czytać, tak? Ja będę czytał. Grupa pytań, które sprowadzają się do jednego pytania. Jak można przystąpić do wolnomularstwa? I tak, no takie grupa wielu pytań. To jest około 10 pytań. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jest to proste w sensie technicznym, natomiast wymaga, tak jak powiedziałem przed chwilą, cierpliwości. Kiedyś rzeczywiście było tak, jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy nie było internetu, proszę Państwa, trudno sobie w ogóle wyobrazić takie czasy, kiedy nie było internetu, ani, że tak powiem, podobnego środka, a telefon był jednak rzadkością. Mimo tego, że w Warszawie było wiele tysięcy numerów, to jednak to nie była norma w drugiej RP. Zapraszało się po prostu osoby, które się dobrze znały, prawda? Natomiast w dzisiejszych demokratycznych czasach każdy, kto uzna, że jest zainteresowanym, że spełnia kryteria, jest na przykład pełnoletni, przy czym nasza pełnoletność jest jeszcze bardziej tu wyśrubowana, bo trzeba mieć 24 lata skończone, prawda? Nie wystarczy 18. Więc trzeba być osobą pełnoletnią, no i te właśnie kryteria spełniać, być osobą wolną, co to znaczy? No nie być na przykład uzależnioną od alkoholu, od narkotyków, a to problem dzisiaj. Uważamy, że osobą wolną nie jest notoryczny dłużnik, no bo rzeczywiście ciągnie za sobą te długi. Natomiast to nie jest rewolucyjne, to co powiem. Uważamy, że osobą wolną jest oczywiście kobieta. O, tutaj dotykamy delikatnej sprawy, dlaczego ci najstarsi masoni pisali, że nie przyjmują kobiet i bondmen. No women, no bondmen jest dokładnie zapisane w tych konstytucjach Andersona, czyli no, bez czy kobiet i bondmen to może być niewolnik albo chłop pańszczyźniany. A jeszcze w drugim wydaniu z 1738 roku dorzucają no eunuch. Więc właśnie, proszę Państwa, to ma swoje uzasadnienie, to wynika... Proszę? Nie, ja sekundkę. Więc te historyczne, że tak powiem, uwarunkowania są zrozumiałe. Wzorowano się na statutach, zaraz odpowiem, wzorowano się na statutach cechowych, a więc oczywiście tam trzeba było być mężczyzną i to w dodatku jeszcze dodatkowy warunek, że bez żadnych okaleczeń. To oczywiście te okaleczenia można rozumieć dosłownie, można rozumieć metaforycznie. Dzisiaj oczywiście obecność osoby, jak to się mówi, niepełnosprawnej, na przykład na wózku, w loży, jest czymś oczywistym i normalnym. Ale w czasach tutaj Jamesa Andersona oczywiście to byłoby nie do pomyślenia, żeby osoba niepełnosprawna. Przygoda się zdarzyła Polakowi zresztą, hrabiemu Rutowskiemu, który był jednym z naturalnych synów Augusta II Mocnego, który aspirował do loży w Londynie i proszę Państwa miał z tym kłopoty, ponieważ on był karłem.